Kierunek zwiedzania opowiada przede wszystkim o postaci Kazimierza Malewicza, wielkiego malarza, wielkiego rewolucjonisty, buntownika, wielkiego mistyka, jak niektórzy go nazywali, ale być może też wielkiego uzurpatora. Mówi się, że tak jak Jezus swoim pojawieniem się wyzerował historię, tak Kazimierz Malewicz namalowaniem czarnego kwadratu na białym tle wyzerował świat sztuki. My podczas pracy nad spektaklem znaleźliśmy wiele punktów styku między tymi dwoma postaciami, no ale przede wszystkim jest to spektakl o człowieku pełnym pasji, który posiadał cel, chciał zmienić świat. Mimo tego, że był pełen lęków, pełen wątpliwości i absolutnie pełen kompleksów, Kazimierz Malewicz został absolutnie odarty ze swoich marzeń i został zniszczony przez ówczesny aparat Rosji Radzieckiej. Oczywiście zastanawiamy się też bardzo mocno w spektaklu, co jest ukryte pod tym czarnym kwadratem na białym tle, co Malewicz ukrył pod spodem, jakie emocje, jakie wspomnienia, jakie ważne dla siebie osoby, wydarzenia z życia próbował ocalić, po prostu malując ten obraz.